Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Tak jest, zgodnie z zapowiedzią, jednak udaje się dziś w czwartek nagrać odcinek. On się powinien pojawić koło godziny 11, myślę. Teraz jest po 10. Także jest ok. I co, widzę, że są nomady. Stwierdziłem, że potrzebujemy trochę kasy zarobić, więc pewnie sobie te nomady poatakuję. Wojsko już mi się zwozi. Typ klasyczny, tak jest. I sorry za głos, ale dalej troszkę mnie może jeszcze kaszel dusić, chociaż już dużo mniej niż ostatnio. No i cały czas jakieś dziwne gówna mam w nosie i mogę tak mówić przez nos czasami. I wsiąkać nosem. Ale się tym nie przejmujcie. Albo wiecie co, ja się wysmarkam na szybko. O, wyciszam się, uwaga. No dobra, już jestem. Się wysmarkałem. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Bo jeśli było, no to współczuję ludziom, którzy oglądają to na słuchawkach. Tyle wam powiem. Okej, okay, głos działa. Głos działa, jest okej. Okay. Ja sobie mikrofon wygnę, bo mam taki na słuchawkach mikrofon. O, jest okej. Okay. No i co? Robimy zwiad. Tak jest. I co? Nie, no dobra, wszędzie zwiady robimy. Bo chciałem puścić tak wszędzie masę ataków, ale stwierdziłem, że jednak będzie lepiej w ten sposób, bo może nam dłużej to zejdzie, ale przynajmniej uda się nam zebrać dużo więcej tabliczek Chana. Dokładnie tak. O, i teraz. Wow! 10%? A skąd ja coś takiego mam? Excuse me. No fajnie. Dobra. Ulepszamy. I lecimy. Myślę, że sobie puścimy też jakiś atak na te obozy Berimondu, bo jednak sława Berimondowa również jest potrzebna dość mocno, więc jakiś atak na pewno będzie. Zwłaszcza, że trochę się z Berimondem opuściłem. Były dwa chyba wydarzenia jakiś czas temu związane z Berimondem. A ja tak naprawdę tylko dołączyłem dla Rubinów i tyle. I nic nie działałem, więc trochę się zapuściłem. Na szczęście mogę cały czas cesarskich rekrutować i sobie to właśnie zrobię. Powinienem to ogarnąć przed odcinkiem, ale jakoś o tym nie pomyślałem. O, robimy, tak jest. Jest ok. Pełno szkła, jest git. Przyspieszamy. Super, możemy się pogasić coś. Dobrze. I co? A teraz? A nie, dobra, myślałem, że są tylko niebieskie obozy. Dobra, lecimy w takim razie na nich. Może być tak. Jakieś taczki. No ba. Dobra. No tylko tu trzeba ręcznie ustawiać, bo zaraz się ten wzór, jeśli chodzi o nomady, nadpisze i trzeba będzie znowu go zmieniać. A ja tak nie chcę, dlatego... No dlatego robimy w ten sposób. O, tu damy tych. I tu damy tych. Jest pięknie. Jest ok. Dobrze, ataki idą. Musimy również pamiętać, podziałać na Warensburgu coś, bo tutaj cały czas te ataki trzeba puszczać.
Bardzo dużo. Wow! Co się stało, że... Było nie na full, serio? I to wystarczyło, żeby... O, matko, dobra. Teraz tak. Ile tam mam tej sławy Berimondowej? Gdzie to się sprawdza? To się sprawdza w zamku, chyba. Je, nagrody. Jest ok. Berimond... Nie to. Gdzie jest Berimond? Tu. Mam destruktora. Ale nie mam już bojownika i mam mniejszą produkcję żywności na światach. No okej, okay, to boli trochę. Trzeba będzie trochę nadrobić. Dobra, ataki wchodzą bardzo fajnie. Jakieś jeszcze żetony inne, ale to dobrze. Oj, 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 wybaczcie mi. Ale i tak już słuchajcie, jest o wiele lepiej niż było. Teraz przynajmniej mogę jakoś żyć, mogę mówić, funkcjonować, a nie, że co chwilę normalnie się dusiłem. Dobrze. Szybko schodzą tamte te skrzynki Chana, ale to dobrze. Czy dobrze? No nie dobrze, ale dobrze, że schodzą, że mamy dużo przez to tabliczków. O to mi chodziło. Kuźwa. Teraz sobie zobaczymy też, jak sojuszowo stoimy, jeśli chodzi o punkty na nomadzie. Tu postaram się trochę tych punktów narobić. Nie wiem, czy uda nam się do 90 poziomu dobić. W taki sposób oczywiście, bo jakbym puścił nagle masę ataków na jeden, no to 2 minuty jest 90, tak? To nie ma co gadać. Ale ja chcę właśnie maksymalizować dochód tabliczkowy. Co ja będę robił z tymi tabliczkami, nie wiem, ale no dzięki temu mam więcej punktów w klasyfikacji i tak dalej. Także... No i szybsze nagrody dzięki temu zdobywam. Znaczy szybciej nagrody. No także git. Jak tam sojusz? Tu 317 tysięcy. Ja mam 10 tysięcy. Jest ok. Nie ma źle. Mam pozycję 223 łącznie. Wow. No ciekawe. O, nie będę tego odbierał. Ups. A my się teraz spokojnie pogasimy. O. Dobrze, teraz to. O, proszę bardzo. Coś tam chyba jakiś atak, nie wiem, wszedł. A, na szczytach. Okej, okay, bez rubinów niestety. Tutaj było 2400, 2400, 2700. I 2400. Jest ok. No, pisaliście mi, żebym Adblocka zainstalował. Oczywiście zapomniałem, ale mam to z tyłu głowy. Tak, tak, jak najbardziej. Żebym w któryś dzień to zrobił. Przywitamy się na czacie sojuszu. Cześć wszystkim. Tak jest. Ataki kolejne wchodzą. Jest ok. Atak idzie na obóz niedźwiedzi, też ok. Dobrze. Tu lecimy w ten sposób, ok. No dobrze. Podoba mi się, jak nagrody wpadają. Teraz sobie zobaczymy z raporcik. Obóz niedźwiedzi, 60 strat, 5000.
punktów chwały Berimondowej. Dobrze, dobrze, 2700 tam było, okej. I dwa, prawie 700, jest dobrze. Jest dobrze, naprawdę, okej. Tu lecimy tak. Dobra. Lotos może być, dobry dowódca. No będę pomału teraz starał się zbierać już tylko tych, no. Jakim jest? Tych niebieskich dowódców, tych sprzed wieków. No, no, no właśnie. Mam coś z pamięcią ostatnio. No, bo na razie mamy, nie wiem, tam dwóch być może ułożonych, ale jak sobie ulepszę w końcu obóz, o którym zapominam cały czas, o dziwo, a powinienem pamiętać, bo to jest mus, no to wtedy będę starał się już sklejać tylko i wyłącznie tych dowódców niebieskich, bo faktycznie oni są dużo lepsi od czerwonych. Fajniejsze bonusy, mocniejsze. Łatwiej jest ich uzbierać. Nie ma takich setów, że stricte musi być ten set do tego dowódcy. Tylko po prostu sobie zbierasz, układasz tak, jak ci pasuje, no i masz. I to jest fajne. O. Dobra, tu sobie układamy ręcznie. W ogóle, że kurde, zrobili naraz Berimont i Nomada. Wiem, że to nie pierwszy raz, ale w takim wypadku, jak ktoś by się chciał skupić na którymś wydarzeniu, no to musi sobie wybrać, że albo robi tylko to, albo robi tylko to. No albo tak jak ja, puśćcie sobie jeden atak tutaj, a reszta na tych. Na Nomadach. No to takie wiecie. Okej, okay, no jakieś tam punkty są zdobywane cały czas. Podoba mi się, oczywiście. Wyposażenie również jest ok, więc ślemy dalej. Ataki w ten sposób lepiej. Dobra, idzie tam kolejny atak już. A my co? Chodźmy na Warensburga być może i puścimy sobie teraz tutaj jakiś atak. Jeden. O! Super. Wow. No tu są sami dystansowi, więc niestety. Ale trzeba tak zrobić, dobra. Ataki powchodziły kolejne. Robimy zwiady i ciśniemy dalej oczywiście. Nie ma co czekać. Wojsko jest, więc można spokojnie sobie tutaj cisnąć. Aha, zaraz się chyba skończą nam te najwyższe. O właśnie. Dokładnie. O. Dobrze jest w ten sposób. Zmieńmy sobie teraz to o, na te, bo tamte się już kończą. Okej, niech będzie tak. Może być. Tutaj też już atak wszedł, więc robimy zwiad kolejny. 85. poziomy zaraz będą. Więc jak dobrze pójdzie, no to może nam się uda do 90. dzisiaj dobić. Byłoby okej. Dobrze. Lecimy. Dobrze. Dalej na Warensburg. Teraz tutaj. Może być takie coś.
Jeszcze tutaj mamy czasu troszkę. O, takie same ustawienie. Niech będzie. O, jeszcze tu możemy. To chyba jest ten sam poziom. Tak mi się coś wydaje. No, nie do końca, ale może być. O. Jeszcze tu. No, dajemy tak samo. I koniec wojska. Ok. Uleczę sobie to, co mogę. O. Mam oczywiście full w tym, w szpitalu. I mogę sobie zacząć od razu też werbować. A co? W ogóle full surki tu mam. Co by tu ulepszyć? Piekarnia to może... Albo sobie tu damy. O! Proszę, bo tu mam jeszcze nie od... Blokowany maksymalny poziom wioski, przecież. Jak tak mogę w ogóle. Jest dobrze, odblokowano, teraz to. Git, git, git. Ataki wchodzą, robimy zwiady kolejne. I ciśniemy dalej, dobrze. O, fajny się trafił obozik, przyjemny do robienia. Czemu ona daje te maszynki, a nie te... wydarzeniowe, to ja nie wiem. O, ten daje dobrze. No, to ja nie wiem. Jest git. O, wszedł kolejny atak. Dobrze, 85 już są. Zaraz będziemy robić szóste. Fa 600, 2500 jest ok. Usuwamy co się da, dobrze. A tak chyba wszedł na obóz Perimondu, coś mi się wydaje. Dobrze. I ostatni obozik. I 86 już się będą robić pomału. Także naprawdę sympatycznie to idzie. O, nasz bohater królowa, który jest niepełny w tej chwili, bo go zbieramy cały czas. Według tych zadań. O. O, 1/3 wiesz, jest pokonana. Co będzie potem? Będziemy zdobywać chwałę. 2,5 miliona, sporo, no ale spokojnie da się to zrobić, jak się uzbiera dużo wojska. Weźmy się ten poziom co najmniej średni, średni plus, chociaż jest różnica duża, zauważyłem, przynajmniej dla mnie, między średnim a średnim plus, bo jako, że mam... Właśnie, ja mam piątą falę? Nie, no muszę mieć piątą falę przecież, bo już mam taki poziom tej no... Sali Legend. Mam, tylko szóste nie mam, ale wow, weszło, dobra. Ale to i tak, kurczę, powiem wam, że rzadko kiedy wygram na średni plus atak. Naprawdę. No a na... A na średnim z kolei, no to raczej wygrywam, ale... Tych punktów nie jest tak dużo jak na średnim plus, no więc. Więc chyba jednak wolę grać na średnim, żeby mimo wszystko wygrywać i więcej punktów zdobywać. Bo jak no ja tak przegram, to zaatakuję średni plus, ale przegram, to i tak tych punktów będzie mniej niż na średnim, ale wygram. No, tak to działa raczej. Dlatego raczej będę. Będę wiecie. Git, idzie atak, tu już doszedł, fajne. Ojoj, wybaczcie.
Nie wyciszyłem się. No to może dobijemy jednak do 90 dzisiaj. Kto wie? W tym tempie? Może. Okej. Dobrze, tu też już weszło i teraz zaraz będą 87. Pięknie. Dajemy tak. Ale patrzcie, zaś jakieś nowe dają te skrzynie, no nie? Także fajno. Czekajcie jeszcze chwilkę. Dobra, kaszlałem, piłem całe kombo. Dobrze, że jeszcze nie kichałem i nie smarkałem. Ale jest okej, żyję. To się liczy. Mogę nagrywać dalej. O. Okej. Jakaś córka na tych, na światach? Nie wiem. Bym sobie to skontrolował. Mogę się tutaj przecież też ugasić. I Pelennor. Dobrze. Atak wszedł, jest git. Dobra. Skrzyneczki. Leci, 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 leci. Jak tam klasyfikacja tych nomadów? Trochę tych punktów chyba powpadało. 52 tysiące. Sojuszowo 360. Myślę, że całkiem ładny wkład, bym powiedział. Ale patrzcie w ogóle, jak zmniejszyli ilość tych topek. Było z reguły to zwycięzca top 10, top 50. Jak były jakieś większe wydarzenia, to top 100. Może tutaj. O, nawet top 250, patrzcie. Co ja za to mogę zrobić? Wydaj te czano. Uuu, no tak, mamy jeszcze czana, zapomniałem. To jest jeden dodatkowy obóz. Czemu ja o nim zapomniałem? Lecimy, kuźwa. O. Może być. Dobra. Naprawdę zapomniałem, że ja mogę jeszcze atakować ten obóz Chana, kuźwa, i prowokować go. Chociaż teraz go nie poprowokuję, bo nie mam defa zbytnio, więc bym przerżnął i dupa. I tyle by było. Ale tak to zawsze wiecie. Ja zawsze to mówiłem, że to jest jeden dodatkowy obóz do atakowania, więc fajnie. Kuźwa. Więc fajnie. Zawsze więcej tych ataków, zawsze więcej tych nagród wpadnie. Same plusy po prostu. Aha, zaraz będziemy zmieniać znowu te maszynki. Wieżyczka, 8 strat i rubinki. Wow! Fajno, ale duże straty, kurde, teraz tamtą przychodzą. Coś. 113 strat, aż? Wow.
Coś dużo bym powiedział. Coś stanowczo za dużo. Może być tak. No kuźwa ma. No. Się zablokowało. Dobrze, dobrze, dobrze. Atak na niedźwiedzi wszedł. 5600. Jest dobrze. Jak tam moja... Przecież to się tutaj sprawdza. O. Mamy bojownika. Czyli żywność na światach już jest większa. Na brzu. Lecimy tu jeszcze jeden atak. A lecimy, a co by nie? O! Teraz oczywiście układanie tych taczek jest bardzo problematyczne, ale kiedyś tak się grało, pamiętam parę lat temu, jak był stary, dobry, good game, to nie było żadnych tych szablonów, nic, trzeba było po prostu klikać i ustawiać wszystko, tak było za każdym razem. To miało swój klimat, ślęczało się przed tym ekranem, klikało, kurde, cały dzień, wysyłało te ataki. No teraz jednak raz jest to wygoda dla graczy jak najbardziej, ale dwa jest to też zarobek dla Good Game Studios. Dlaczego? No bo oczywiście można sobie wykupić szablon dodatkowy za rubiny. Każdy ma jeden. Okej, okay, fajna rzecz. No ale tak jak teraz na przykład jest Nomad i jest Berrymont, no to fajnie byłoby mieć dwa szablony, żeby naraz atakować i tu, i tu. No i... No i cóż. Czekajcie, bo straciłem myśl. Się muszę skupić bardziej. No i co? No i dzięki temu właśnie, albo raczej przez to, że czasami są różne wydarzenia naraz, a chcemy atakować szybko, efektywnie, na kilku wydarzeniach, to gracze inwestują rubiny w dodatkowy szablon albo więcej szablonów, żeby sobie zmechanizować czy też bardziej zautomatyzować tą walkę na różnych płaszczyznach. No ale wiadomo, że rubiny, no to rubiny, no, za darmo ich nie ma. No chyba, że się ślęczy na grze, atakuje fortece na światach, robi codziennie zadania dzienne na full. No i taki gracz może sobie wtedy ewentualnie pozwolić na coś takiego. Albo jak ma gruby portfel, no to również, wiadomo. Nie oceniam oczywiście, każdy może mieć swoje zdanie. Ja tu nie oceniam, każdy gra tak jak chce. Chociaż ja osobiście na tą grę kasy nie wydaję. Raz tam tylko wydałem, nie wiem ile, 10 zł po to, żeby móc odblokować sobie kręcenie kołem fortuny w trybie pro. I tyle. I to wszystko. Tylko po to. A tak to. To dziękuję bardzo. Dokładnie. No, zresztą bardzo fajnie sobie można radzić też bez wydawania pieniędzy na tą grę. Tylko trzeba troszkę się bardziej namęczyć i troszkę więcej czasu na to poświęcić być może, ale jeśli są chęci i tak dalej, to żaden problem. Dobra, koniec z gadaniem o polityce, GG i tak dalej. Tylko skupmy się na tym, co my tu robimy, a mamy już 88 poziomy tych nomadów, więc fajnie. Ja bym sobie jeszcze... Czekaj to. Bo już mam full surki. Trochę się pogaszę może w tym czasie. O. Pomogę komuś od razu. O, 4 godziny aż będzie.
Wow! Ej, ja niechcący sobie. No to niech nie. Ajajajajaj. Zamiast się ugasić, to sobie ulepszam. Kuźwa ten. I obóz, kuźwa macie, muszę pamiętać o tym obozie. Ruda. Żelaza, nie problem. Oliwa, trzeba będzie sobie przesłać i tyle. Dobra, poziom 8-9. Wow! Ej! Fajny obóz się trafił. Dobra, ostatnie 4 ataki i koniec, bo odcinek trwa już dość długo, a jest monotonny trochę, więc... Więc sobie puszczamy ostatni raz i... I koniec. I następny odcinek, no myślę, że dopiero za tydzień w weekend, jeżeli będę miał możliwość, będę wolny przez weekend, bo teraz w weekend, no to wiecie, zjeżdżam do domu zaraz dzisiaj po południu, narzeczona wyjdzie z pracy, jedziemy na pociąg i lecimy do domciu na długi weekend, a potem... Także co najwyżej, to ja mogę ponagrywać sobie Skyrima w domu, bo nie potrzeba internetu. A następny odcinek, myślę, będzie za tydzień w weekend, jeżeli się uda, ale wstępnie tak może być. Dobra, czy ja cały czas atakowałem obozy patrząc, kuźwa, na lansierów, a nie na włóczniarzy? Bo jeżeli tak, to ja jestem... To ja jestem po prostu dupa. Dobra, ostatni atak i do widzenia. No oczywiście, że tak patrzyłem. Dlatego takie straty miałem. O Boże. Oj, Michael, co z ciebie wyrośnie. Dobra, ataki idą. Wszystko idzie. Tutaj atak już wszedł na obóz. Niedźwiedzi, 4800, super. Tutaj ataki powchodziły. Ile dostali, czy zdobyli się punktów? 86 tysięcy na 390. Prawie taka 1/4 wkładu póki co sojuszowego. Jest ok. Jest ok. Myślę, że fajne ataki były. Tam jeszcze 4 ataki wejdą i będzie wszystko. Będzie wszystko. Czy ja coś będę atakował poza odcinkiem? Nie, bo mi się nie będzie chciało. Od razu mówię. Kończę i co? I będziemy widzieć, mam nadzieję, się w weekend następny za tydzień. Także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.